się złożyło, że ta wystawa nosi numer 310, także mamy mały jubileusz. Ogromnie się cieszymy, że dzisiaj w tym czasie, kiedy ogromnie zdziwiona jestem, że żyjemy w latach 20 tego wieku. No, do tego doszło. A my rozpoczynamy tak pięknie wystawą zbiorową środowiska artystów plastyków, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Zakopia Pańskiej zechciał do nas, do Nowego Targu przyjechać. My zawsze serdecznie Was witamy, gościmy, ogromnie się cieszymy, że jesteście. Bardzo wielu artystów, którzy dzisiaj w zbiorówce ujęli uczestniczą, mieli również wystawy indywidualne i zawsze jest to dla nas wielka radość. Pozwólcie Państwo, że oczywiście najważniejsi dzisiaj są artyści, ale również chciałam powitać naszych bardzo ważnych gości. Chciałam Państwu przedstawić, mamy nowego Pana Dyrektora. Pan Piotr Dolsica jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie, Panie Dyrektorze. Witam Pana Wicestarostę Powiatu Tatrzańskiego, Pana Jerzego Zacharko. Bardzo nam miło, że zechciał Pan łatwiej, jak wiemy, to nie jest. Witam bardzo serdecznie burmistrza miasta Nowego Targu. Pan Marek Grzydewicz jest z nami. Były Pan burmistrz, się dostanie na zawsze. Witam Panią Lucynę Galicę Jurecką, przewodniczącą Komisji Kultury Rady Miasta Zakopanego. Witam Panią Joannę Staszak. To jest osoba, która dba o to, aby Zakopane było promowane tak pięknie. Nie tak dawno na wernisażu wystawy profesora Walocha mówiłam, że Zakopane nie potrzebuje promocji, ale dzisiaj myślę, że to właśnie dzięki Asi. Pozwól mi myśleć. Ja jestem od kultury. Ja też. Ale to jest to samo. Szanowni Państwo, no i nasi artyści, których pozwolę sobie tutaj poprosić, żebyście Państwo widzieli, kto tę piękną wystawę dzisiaj prezentuje. 28 artystów. Ja chciałam wspomnieć o tym, że z propozycją tej wystawy do galerii przyjechała pani Monika Stanisławska-Piton, która tę wystawę właśnie jakby wymyśliła. A kontynuacją zajęła się pani Ewa Fortuna i pani Małgorzata Kowalczyk. Za to panią bardzo serdecznie dziękuję. Biorąc pod uwagę, że jeszcze w Zakopanym czasami neutralny wieja, jak wiemy, to troszkę wpływa na różne nasze zdyscyplinowanie. Ale szczęśliwie wystawa dotarła i jest i będzie nas cieszyć przez najbliższe 3 tygodnie. Powiedzcie, aby to dalej wystąpić. Szanowni Państwo, ja może przedstawię. Serhii Almowski jest z nami może. Bardzo serdecznie zapraszam, bo ja chciałabym, żeby tak wszyscy zapoznali artystów. Pani Ewa Rozbaczyńska, bardzo serdecznie zapraszamy. Autorka tej wspaniałej rzeźby. Szanowni Państwo, kwiatki wiedzą, a my taką formę kwiatka na zdrowie. Na pokuszenie, tak? Pani Dorota Bąk, autorka wystawy, która opisała wystawę indywidualną, wydawała. Pani Sylwia Biednacik, jest Pani Sylwia Biednacik. Bardzo proszę. Sonia Maria Bolechowska. Jest Sonia. O. Mamy nadzieję, to powitamy oddzielnie. Stanisław Cukier, cudowny, wspaniały rzeźbiarz. Wieloletni dyrektor Menara. Obecnie. Szczęśliwy Ebek. Ale jak się dowiedziałam, Ebek, która pozwoliła rzucić
się wir pracy i na podwórku przed domem Państwa cukrów stoją trzy rzeźby, łącznie 7 ton ważą. Ktoś chciał tą wystawę, taką można zrobić. Wystawię ten udział również ja. Poprosimy panią na środek. Pani Ewa Fortuna, bardzo serdecznie zapraszam. Pani Ewa, wielkie emocje i piękny umysł, uśmiech. Bardzo zapraszamy do nas. Pani Ewa zajęła się, dostarczała wszelkie informacje i organizowała, żeby ten transport, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i się udało. Pan Antoni Grabowski, rzeźbiarz, pedagog plenarowski. Pan Czesław Jałowiecki. Kolejny rzeźbiarz jest z nami. Również współdziałał przy tworzeniu tej wystawy. Bardzo proszę. No i Jerzy Jędrysiak. To jest osoba, której nie muszę przedstawiać. Profesor grafik, mówca znany. Radny Zakopanego. No i tak reprezentuje również pan Dawid Kędzierski, który jest z Dynowa. Witamy Dawidzie, kto nas. Marek Kosowski. Nie ma. Bardzo proszę. Marek Kosowski. Niestety musiał pojechać do mamy, ale swoją pracę zostawił i bierze udział oczywiście. Pani Małgorzata Kowalczyk. Autorka. Pani Maria Podomińska-Kosowska jest z nami, bardzo zapraszam. Piękna praca u czekoladcy. Takie czekolady dostaniesz. Do góry na pani. Proszę. Pod kolor. Dziękuję serdecznie. Jest z nami również pan Ryszard Orski. Bardzo serdecznie. Zapraszam. Pani Ewa Bartosz-Mazuś. Bardzo proszę. Jest pan. Reprezentuje ginące zawody tkackie. Niestety faktycznie ta technika odchodzi do lamusa. Wymaga dużo cierpliwości, ogromnie dużo pracy. A my w tych czasach naszych jakby trochę mniej cierpliwości mamy. Helena Sułkowska, pani Helena Sułkowska, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Kolejny znakomity reprezentant. Tak, wątła łodyga. Pani Jolanta Podleśny. Drugi sal, piękne anioły, cudowne kobie. Pani Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Nie sądziliście Państwo, której pracy pani Małgorzata jest autorką? Największej oczywiście. Pani Paula Solańska, bardzo serdecznie zapraszamy. Jest z nami również Stanisław Stoch. Jest miał wystawę. Pani Anna Szewczyk, bardzo serdecznie zapraszamy. No i jest z nami znakomity artysta, miał niedawno u nas wystawę, profesor Arkadiusz Walow, bo ja inaczej nie potrafię. I pan Ireneusz Wrzesień, również wieloletni dyrektor Senatu. Na zdrowie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, poproszę o parę słów na powitanie pana dyrektora Piotra Nosińca. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jestem bardzo dumny, że ta perła w koronie Polskiego Centrum Kultury Sztuki Tęsączu, czyli Jadki Pentargu, tak pięknie nam pracują. I mamy takich zacnych gości od sąsiadów z zamiedzy. W zasadzie wernisaż nie jest po to, żeby mówić. Tu mówić mają pracę, a nie my. Ale o ile każda wystawa indywidualna to jest wyprawa w duszę artysty, o tyle zbiorowa jest takim rollercoasterem, który nas powiedzie dzisiaj od różnych gatunków, od różnych przestrzeni, różnych percepcji. Jest to niezwykła przygoda, do której serdecznie Państwa zapraszam. Proszę o zabranie głosu panią Joannę Staszak. Bo chciałam. Dobry wieczór Państwu. Najpierw małe sprostowanie, bo ja naprawdę nie mam nic wspólnego z promocją. Są inne osoby, które świetnie się tym zajmują. Natomiast chyba, że mówimy o promocji poprzez kulturę, to się wtedy podpiszę z przyjemnością. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj dzisiaj i wśród nie tylko obrazów i nie tylko sztuki, ale przede wszystkim wśród Państwa, bo i z tej strony, i z tej strony, bo z wieloma z Państwa współpracuję i jest to współpraca, którą sobie bardzo cenię i bardzo Państwu dziękuję za całą życzliwość i za tą wielką radość i no, za wszystko w ogóle. I pozwólcie Państwo, że tutaj wraz z Panią Przewodniczącą Komisji Kultury na ręce osób, które wiem, że się zajmowały wystawą, złożymy kwiaty, ale zanim to zrobimy, to chciałam jeszcze podziękować Pani Dyrektor, Pani Kierownik Perły Małopolskiego Centrum Kultury, jak usłyszeliśmy przed momentem, za gościnność i za ten perfekcjonizm, bo po prostu wystawa jest przepięknie zakomponowana, przepięknie zrobiona. Spotkanie wernisaż jest cudowny, a jestem w ogóle urzeczona pomysłem. Tak, także gratulujemy bardzo i bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Pani Dyrektor. Dołączyć do tych słów, które już zostały wypowiedziane. Wybraliśmy do tej wystawy słowa Tadeusza Brzozowskiego. Obraz musi wnosić coś ze sobą niezastąpionego, być czymś niepowtarzalnym, wynikającym z autentycznej konieczności. Dzisiaj Galeria Jadki, której patronuje pani Anna Dziubas, stała się dla nas artystów zakopiańskich, zrzeszonych w ZPAP, miejscem kontynuacji spotkań z widzem i z przyjaciółmi. Prezentowane dzieła 28 artystów są jedynie cząstką tego, co każdy z nas posiada w swoich twórczych dokonaniach. Różnorodność prac pokazuje, jacy jesteśmy. Każdy z nas opowiada swoją historię, przeżycia, emocje, pragnienia, marzenia i lęki. Jest to potrzeba kontaktu i szczerej rozmowy z widzem w świecie pełnym tajemnic. Niech ta wystawa dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń,
a może ktoś znajdzie tu odpowiedź na niejedno pytanie. Ponieważ weszliśmy w nowy rok, bardzo serdecznie chciałam w imieniu zarządu i w imieniu artystów dla wszystkich, pani Annie Dziubas i jej ekipie, która tą wystawę zorganizowała przepięknie, i wszystkim nam życzę, aby ten rok przyniósł nam same dobre wiadomości, aby był szczęśliwy w życiu osobistym i pełen satysfakcji i dokonań w świecie artystycznym. Podpisał się zarząd Związku ZPOP. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Dziękowania na ręce pani Anny dla całego jej zespołu i również no, przede wszystkim dla Galerii Jatki, że przytuliła znakomitą plejadę zakopiańskich artystów. Za to serdecznie dziękuję, że możemy ich oglądać w mieście. Proszę ekipę, Jacenta Kowalska. Bardzo Ci dziękuję. Poproszę o zabranie głosu pana profesora Jerzego Jędrysiaka. On o sztuce wie najwięcej. Bardzo Cię proszę o parę słów. Ania doskonale zna moje gadulstwo. Postaram się, no, ponieważ już tyle zostało konkretów miłych powiedzianych. Proszę Państwa, kiedy w 1906 roku artyści z Rzeszyni, pracujący na terenie Podhala, nie muszę dodawać, że Zakopane w tamtym czasie przeżywało rozkwit intelektualno-artystyczny, postanowili stworzyć namiastkę późniejszego związku, utworzono sztukę podhalańską. Od tego czasu artyści zrzeszeni w sztuce podhalańskiej pragnęli raz w roku podzielić się tajemnicą tworzenia, najczęściej w zaciszu pracowni, z odbiorcą. No bo cóż dla artysty jest bardziej miłego, jak oprócz dzieła, które w samotności powstaje, dzielenie się tym dziełem z odbiorcą. I od tego momentu właściwie co roku powstawały wystawy prezentujące dorobek artystów zrzeszonych w tej sztuce podhalańskiej, która po kilkunastu latach przetworzyła się w Związek Polskich Artystów Plastyków. Od tego czasu co roku każdy okręg ma ambicje i przyjemność przede wszystkim, żeby dzielić się sztuką z Państwem, bo to Państwo jesteście najbardziej wdzięcznymi odbiorcami sztuki. Państwo, którzy przychodzicie na wystawę, którzy kontemplujecie, analizujecie to, co twórca stworzył. Nie ma chyba większej satysfakcji dla twórcy, jak docenienie jego dzieł przez koneserów, czy mówiąc krótko, odbiorców. Miejmy nadzieję, że Państwo, obcując naszą sztuką, macie takie pozytywne wrażenia. Zapraszam oczywiście do kontemplowania, do rozmów z nami, chętnie sobie możemy porozmawiać na temat tworzenia, na temat inspiracji. I tyle. I oczywiście dziękuję kolejny raz Ani, kierowniczce, dziękuję koordynatorce, za to, że tak chętnie
zaprasza nas, bo to jest bardzo przyjazna galeria dla twórców Podhala. Tu każdy może znaleźć miejsce na własną ekspozycję i jest to naprawdę no, bardzo niezwykle sympatyczne, aczkolwiek droga trudna. Przepraszamy za spóźnienia, bo co się dzieje w Zakopanem. Także za tydzień. Szanowni Państwo, my mamy taką wielką przyjemność, że my mamy takich darczyńców, którzy nas lubią. Znaczy wszyscy korzystamy, a są to Wytwórnia Kult, pani Danuty Hajnos, Elza Krzysztofa Zabiłkowskiego, Sezam, firma Ochrona Osób i Mienia, Restauracja Kaprys, Centrum Stomatologiczne pana doktora Daniela Uryki. Patronaty medialne nad naszymi wydarzeniami obejmują Tygodnik Podhalański, Podhale 24, Podhale będzie mieć znak. Bardzo dziękuję. Chcecie jeszcze coś powiedzieć? No to dobra, to bardzo zapraszam do rozmów, do stołu, do oglądania. Dziękuję.